Gdybym spytał was wszystkich, czy przeszliście chociaż raz Minecrafta, pewnie większość z was odpowiedziałaby, że tak. Ponieważ nie jest to trudne. Wystarczy tylko uzbroić się, wejść do Netheru, zdobyć pałki Blaze oraz Enderperły, następnie znaleźć portal do Endu i zabić smoka. Co można zrobić nawet w niecałą godzinę grania, a najlepsi speedrunnerzy potrafią to zrobić poniżej 10 minut. Więc w tym filmie postanowiłem utrudnić sobie to wyzwanie, zmniejszając liczbę HP do pół serca. Więc jeden zły ruch może zakończyć się moją śmiercią. Więc co, zaczynamy? I dobra, w tym momencie wystarczy, że tylko skoczę z tego drzewa i moje pół serca. I właśnie w tym momencie rozpoczyna się nasze wyzwanie. I teraz tak, pierwszą rzeczą, jaką chcę zrobić, to zejść z tej góry. Tak więc zbiorę sobie to drewno. I dobra, teraz na szybko craftuję sobie crafting, patyki oraz kill off i łódkę. Ale po co mi łódka? No po to, by zejść stąd bez żadnego szwanku. Tak więc zjeżdżamy i uwaga! Dobra, zjechaliśmy. I teraz tak, musiałbym znaleźć cobblestone'a, ale tutaj już to mamy, więc to nie było za trudne. I dobra, teraz sobie skraftuję podstawowe kamienne tulsy i ostrożnie muszę zejść z tej góry. Moim początkowym celem było znalezienie jakiejś struktury, aby zdobyć z niej podstawowe zaopatrzenie. Po dosłownie chwili biegania udało mi się ją znaleźć. Czyli opuszczony portal, do którego myślę, że się teraz od razu udam. I obok tego mam jeszcze lawa pulkę, dobra, czyli od razu będziemy mogli zrobić portal do Netheru. Tamten portal jest do dokończenia. Więc jakbym znalazł tam obsydian, to mielibyśmy już szybkie wejście do portalu. I dobra, jesteśmy tutaj, muszę uważać na te bloki magmy, ponieważ one nie mają na jednego hita. I dobra, uwaga! No może najlepszych itemów tutaj nie ma, mamy dosyć sporo złota. Ale tak, no jeden obsydian na pewno sobie postawię. No i ten portal można dokończyć, ale jeśli chodzi o to żelazo, to skraftuję sobie od razu sztabkę, a to przerobię na tarczę, która naprawdę może mi się przydać. Tak, zapiszę sobie koordynaty tego portalu, żebym w razie czego mógł tutaj sobie wrócić. Teraz tak, no znalazłbym sobie jakąś jaskinię, żeby ogarnąć sobie podstawowego seta. Dlatego, że czuję, że w Netherze nie przeżyję bez zbroi. O, tutaj mamy dynię, czyli gdzieś w pobliżu znajduje się wioska. O kurde, to jest spore, to jest serio spore. Więc myślę, że do tego cave'a możemy sobie wejść. Tam przepalić sobie całe żelazotko. Tam są szkielety. Muszę to teraz uważnie zrobić. Muszę tutaj zejść łódką na pewno. Dobra. Tutaj mamy jakiegoś zombiaka, ale z zombiakiem to raczej powinno być łatwo. No dokładnie. I dobra, zbiorę sobie szybko ten węgiel. I tak, skraftuję sobie teraz kilka piecy, żeby przepalić sobie szybko moje jedzenie. I mam nadzieję, że w miarę szybko przepali się moje całe jedzenie. Okej, tam jest szkielet. Muszę uważać, żeby on mnie nie trafił, ponieważ na hardzie szkielety bardzo szybko strzelają! Nie! Kurde, zginąłem, ale dobra. Tak, niestety zginąłem, więc musiałem wrócić po swojej temy. Końcowo udało się odzyskać, więc mogłem kontynuować moją grę. Ja nie mogę, już myślałem, że wszystko stracę. O, dobra, to mi się podoba. Taka ilość jedzenia na pewno nam wystarczy na resztę gry. A tutaj mam jeszcze żelazo. A właśnie, skoro my jesteśmy w tym cave'ie, to dam sobie tutaj spawn pointa. I dobra, zabiję sobie teraz tego Endermana. Dropnął perłę, więc mamy już jedną z 12 potrzebnych pereł, żeby dostać się do Endu. Dobra, w sumie z tych piecy zbiorę sobie to całe żelazo i przerobię sobie je na żelazny kill off. I dobra, to łóżko sobie najlepiej tutaj zostawię, żebym w razie czego miał blisko po itemy. I teraz przydałoby mi się tyle żelaza, ile potrzebuję na całą zbroję, czyli około 30 paru. I muszę je też kopać ostrożnie. Oho, ale horda ich się pojawiła. Dobra, spróbuję ich rozwalić. Z zombiakami to akurat nie ma za bardzo trudności, ale ze szkieletami już jest gorzej. Bo szkielety mogą strzelać na odległość i to jest tak irytujące. Ale dobra, w tym momencie tworzę sobie najważniejszą część zbroi, czyli klatę. I poza tym w sumie bardzo by mi się przydało wiadro. W razie czego, jakbym po prostu gdzieś spadał, to bym zrobił water skilla. Następnie udałem się do bliskiej kopalni i wyszedłem z niej w całej żelaznej zbroi. No i dobra, mamy już wreszcie całego seta i ponownie zginąłem. Oho, szkielet i pająk, dwóch dosyć trudnych wrogów do pokonania. Dobra, spróbuję sobie zrobić tak, dobra, jeden pokonany i szkielet raczej też będzie pokonany. Dobra. Co jest drugi? Dobra, ale zrespiłem się tu. Nie dodałem sobie jeszcze serca, ale jak dostanę damage, to po prostu będzie jako zginięcie, dobra? Ale uniki. Muszę dodać sobie damage, dobra, dodałem. I dobra, ja zakładam na szybko tego, dobra, dostałem. Dobra, ja idę spać. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. Dobra. Nie trafił mnie. Nie. Szybko zbieraj to, zbieraj. Zbieraj. Może spróbuję go jakoś bić na, nie wiem, na refleks. Dobra, dostał. Dostałem. Dobra, zabiłem. Ja nie mogę. No ten szkielet trochę mi pokrzyżował plany, ale na całe szczęście moje wszystkie itemy udało mi się odzyskać. Jezus, ten szkielet to serio tragedia. I muszę sobie teraz dodać atrybuta.
I mamy znowu jedno serce. I z racji, że mamy dzień, to myślę, że mogę wyjść sobie z tego cave'a. Z racji, że posiadałem już podstawowe uzbrojenie, postanowiłem wrócić do jeziorka lawy, a tam stworzyć portal do Netheru. No i ukończyliśmy oficjalnie portal, więc możemy wchodzić do Netheru. Mam nadzieję, że nie zginę po 5 sekundach. Jeszcze raz sobie tutaj kliknę spawn pointa. Jest! Odpaliło się. No i co? W tym momencie wchodzę do Netheru. Mam nadzieję, że zrespię się w jakimś dobrym miejscu. Uwaga! O kurde, dobra. No miejscówka w miarę spoko. Ja się troszkę boję tutaj o własne życie w tym Netherze. Tam mamy już Hoglina, ja się do niego nawet nie zbliżam. Muszę się rozejrzeć nad jakąś fortecą. Dobra, tak więc spróbuję sobie podwyższyć czanki i zobaczę, czy uda mi się gdzieś znaleźć fortecę. Jest! Tam jest forteca! Dobra, let's go. Jeszcze biom niebieski, dobra, to zabiję sobie od razu endermany. Teraz tak, muszę stąd zejść łódką. Tylko tam mamy też te hogliny niefajne. Więc spróbuję sobie przejść drzewami. I dobra, w tym momencie możemy tutaj skakać. Tylko tam jest hoglin. Dobra, spróbuję to jakoś zrobić tak, żeby mnie nie zauważył. Drzewami będzie chyba najbezpieczniej. Bo czuję, że już mnie widzi, no. No, drzewami o wiele bezpieczniej. Teraz tak, tutaj mamy tego piglina i muszę tutaj dojść bez wywalania się, dobra. Teraz tak, chodź tutaj piglinku, do dziury, traduj. O, strzały będą na smoka, dobra. Jest! I w tym momencie wybrałem się do fortecy, poszukać spawnera Blaze'ów. Nie, za dużo ich tam jest, ja szybko piję potę, dobra. Dobra, muszę tutaj fest uważać. Zjem refa przed tym jeszcze, tak, zjem refa. Mam tarczę jeszcze, zapomniałem, że ja mam tarczę. Dobra, zabiłem. Ani jeden niestety nie dropnął, to jest największy problem. Dobra, mam w razie czego tarczę. Nie mogę się stresować, muszę być uważny. Ja pierdziela, to jest stresujące strasznie. Oj. Nie! Zginąłem! Kurde! Na całe szczęście obok mojego portalu postawiłem łóżko, dzięki czemu miałem o wiele krótszą drogę po mojej temy. Ja muszę iść po mojej temy. Zabuduję ten spawner. Spróbuję zebrać moje itemy. Dobra, żyjemy, w sensie umarłem, ale żyjemy. Tutaj jest moja klata. Zabicie reszty blaze'ów nie było problemem, więc czym prędzej udałem się na niebieski biom, by pozyskać trochę pereł z endermanów. Ile tu jest endermanów, ty? Dobra, ja muszę chociaż dwóch na raz złapać. Dawajcie, chodźcie tutaj. Dobra, jeden wszedł. Czy ja mam... Ile mam łódek, idealnie. Ile ich tu jest? Yo, ja ich wszystkich pakuję do łódki. No i teraz to już na pewno wejdą. Dobra, jeden wskoczył, jeden wpadł. I jeszcze musi wpaść tutaj drugi. Jakby każdy dropnął, to by było świetnie. Pierwszy nie dropnął. Sprawdzimy drugiego, czy drugi może dropnie perełkę. Nie dropnął! A trzeci może i czwarty. Mam nadzieję, że oni mi przyniosą jakieś szczęście, dobra? Nie wiem, czy dropnął. To jest najgorsze, że ja tego nie widziałem. Tu dropnął, dobra. Jestem dwie perły na plus, czyli takie no 50% z tego, co zabiłem. I w dosyć szybkim czasie udało mi się zdobyć aż 14 ender pereł, a następnie udałem się do Overworlda i zacząłem szukać Strongholda. Szukamy Strongholda, idzie w tamtą stronę, no dobra. Więc teraz czeka nas wyprawa, aż dojdziemy do portalu. No już ostro skręcało, to myślałem, że to jest gdzieś tutaj. Tam jest szkielet i tam jest kolejny pływający zombie, ale tak, ja zlutuję sobie jeszcze ten statek. Nie! No to jest chyba jakiś żart. Ja pierdzielę. Gdzie? Nie! Się zrespiłem tutaj. O fuck. Więc teraz, już kompletnie tracąc nadzieję, ponownie udałem się po mojej temy. Jest! Tutaj jest chyba ten ląd, w którym zginąłem. Czekajcie, to było minus 700 na 1800. Tak, to jest już tu. Jest! Są! Jest wszystko. Ja wywalam te syfy wszystkie, nie wiem. Są itemy. Jedyne, co straciłem, to szacunek i to, że jestem słaby. Więc nie oczekując już na nic, wkopałem się do Strongholda. Jest! Mamy to, dobra. Let's go. Co jest? Dwa oczy tutaj są, no dobra. Myślę, że można to zaraz wypełnić, tylko na początku wyczyszczę sobie ekwipunek. Let's go! Udało się! W takim razie robię sobie tutaj łóżko, nawet się prześpię ten ostatni raz. Prześpię się, jesteśmy tutaj przespani, mamy wszystkie itemy potrzebne do walki ze smokiem. Myślę, że oficjalnie możemy wejść do endu, let's go! Dobra, to jest ostateczne starcie smok, mam nadzieję, że tutaj się ogarnie. Dobra, let's go. Pierwsza strzała miśnięta. Dobra, trafiłem. Druga trafiona, dobra. Dobra, trafiłem. Mamy dwie strzały. Dobra, trafiłem kolejną. I czy tamtą trafię raczej nie, chociaż może? Nie trafiłem, dobra. Skończyły mi się strzały, więc muszę tam wchodzić na piechotę. Jestem szczerze ciekawy, ile razy zginę podczas tej walki ze smokiem. Pewnie dużo razy, ale... że ja padnę. O, żyję! Ja nie mogę. Nie!
Dobra. Pierwsza śmierć zaliczona. O fuck, ja tam nie mam jak... Dobra. Jest! Myślałem, że już nie mam jak tutaj wejść. Na całe szczęście udało się. I coś czuję, że to nie raz. Że to nie ostatni raz, kiedy się wywaliłem. Dobra, więc muszę się tutaj zabudować. I to wysadzić. Dobra. Nie! Jest wiadro wody! Najważniejsze spadło. Najważniejsze spadło. Dobra, idealnie, idealnie, idealnie. Zrobię to tak umiejętnie, żeby się nie wywalić. Dobra. Jest! Wszystkie krystale poszły. Dobra. Teraz muszę czekać, aż ten smog wreszcie sperczuje. Pewnie jeszcze się raz wywalę. Jakby... Dziodatowem, wykrakałem. Tego akurat tu nie mogłem zapowiedź, bo zawsze jak on wylatuje, to dostaje damage. O! Aha. Dobra, percuję. Ja tam szybko się wbijam, zanim on się tutaj wbije. Dobra, percuję, dobrze. Muszę go wreszcie dobić. Błagam! Nie, no usiek, ale przeżyłem, to co jest? Jest, lecę tam, szybko. Tak mało HP zostało mu. Jest! Udało się! Ja nie mogę, nareszcie. Jest, udało się. Ja pierdzielę. Wskakuję tu od razu. Dobra, udało mi się przejść Minecrafta z połową serca. I myślę, że oficjalnie mogę zakończyć moją przygodę, skacząc do lawy. Co jest? O, dobra, subskrybujcie.